To jest wystawa mojej fotografii. Jest to troszeczkę dla mnie nietypowe, bo jestem z wykształcenia artystą-malarzem. Wykładam na Uniwersytecie Artystycznym imienia Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, ale tam prowadzę pracownię rysunku. A tu pokazuję moje dokonania fotograficzne, bo fotografia przez ostatnie kilkanaście miesięcy, a może kilka lat, bardzo mnie zajmuje. Łatwość, jako malarz mogę to powiedzieć, łatwość obrazowania, którą dostarcza aparat fotograficzny, jest fascynująca dla mnie i w takich sytuacjach, w których miałem kłopoty ze zdrowiem, po prostu nie miałem siły malować, nie miałem siły rysować, nagle okazało się, że fotografia jest idealnym sposobem obrazowania, wypowiedzenia się. Wtedy stwierdziłem, że trzeba z tą fotografią, którą właściwie zajmuję się od dziecka, zrobić coś naprawdę, na poważnie. I powstała książka. Napisałem książkę. Nie dość, że ją napisałem, to została wydana. Książka artystyczna, Segregator obecności, codzienność, monochrom. I w czasie pandemii powstała wystawa, którą nazwałem Teatro Pandemico. Są to 24 fotografie. Inspirowane sytuacją pandemiczną, to znaczy ograniczeniem, koniecznością podejmowania szybkich działań w trudnych warunkach. No i połowa tej wystawy, zakorzenionej w pandemii, jest poświęcona kobietom. Ale to nie wszystko. Na tej wystawie właśnie upubliczniam już wcześniej wspomnianą książkę, a ta książka jest tak skonstruowana, że można przekształcić ją w wystawę. Wewnątrz tej książki znajdują się 3 cykle zdjęć. Razem jest to 60 fotografii. A cykle to Teatro Fotografico, Spacer po Witkowie i Autoportret z fotografem.